Dzień dobry. Przed tygodniem rozpoczęliśmy nasze wspólne pielgrzymowanie po Camino, szlakiem świętego Jakuba do jego grobu, Santiago de Compostela. Pokonaliśmy póki co pierwszy etap. Dziś pora na kolejny. Ruszamy! Żeby nie było dla ewentualnych sceptyków, że nie jesteśmy na szlaku świętego Jakuba. Jesteśmy i to jest tego najlepsze świadectwo. Żółte strzałki, ewentualnie żółte muszle, właściwie złote muszle, które są obecne na całej długości trwania szlaku aż do Santiago de Compostela. To są wskazówki, to są drogowskazy dla każdego pielgrzyma, aby wiedział, że właśnie tam, na północny zachód, trzeba iść, aby trafić do grobu świętego Jakuba po szlaku żółtej bądź złotej strzałki, bądź po szlaku złotej bądź żółtej muszli. To co? Idziemy! Astorga, 869 metrów nad poziomem morza. Do Santiago de Compostela jest około 180 km, więc jeszcze mamy kawałek do przejścia. W miejscowości mamy dość specyficzną budowlę, tutejszy pałac arcybiskupów. Dla niektórych budynek, który jako żywcem przypomina zamek królewski z Disneya. Dla innych budynek, który jest obrzydliwy, bo przypomina wręcz instalacje do filmów horrorów, do filmów thrillerów. Cóż, no budynek, który podobno można albo kochać, albo nienawidzić. Budynek typowy dla Antonio Gaudiego, bo właśnie tego typu budynków wzniósł w całej Hiszpanii całą masę. Jeden z nich jest tutaj w Astorze. I dla większości z pielgrzymów to właśnie Astorga jest takim najbardziej magicznym, najbardziej fascynującym miejscem na całym płotniczym szlaku, do którego finiszu niechybnie, nieuchronnie zmierzamy.
Astorga to także, a może właściwie przede wszystkim i od tego powinienem wszystko zaczynać, to także stolica hiszpańskiej czekolady. Tego typu napisów jak ten przede mną, czekolateria, jest tu naprawdę, naprawdę mnóstwo. I czekolady akurat w tym miejscu naprawdę nie wypada odmówić. Franca del Bierzo, miejscowość, w której został napisany specyficzny manifest dotyczący pewnej, no właśnie, jak to twierdziło bractwo na rzecz Camino de Santiago, pewnej bardzo niedobrej rzeczy, jaka zaczęła się odbywać od kilku lat. Otóż w dokumencie napisali, że główną przyczyną zatłoczenia szlaku Camino de Santiago, wulgarności i zamieszania, jakie na nim panuje, wynika z obłudy promocji szlaku i przedstawienia jedynie tej ostatniej galicyjskiej ścieżki jako prawdziwego Camino de Santiago. To powoduje, że obecnie ponad 35% pielgrzymów przechodzi zaledwie minimalną wymaganą ilość kilometrów. Jednocześnie tysiące pielgrzymów, którzy przebywają znacznie, znacznie dłuższe dystanse, są rozczarowani i zniechęceni, gdyż ich wysiłek nie zostaje właściwie uznany. To jest fragment dokumentu, który został wydany w miejscowości, gdzie właśnie jesteśmy, Villa Franca del Bierzo, 14 grudnia 2014 roku. Międzynarodowe Bractwo na rzecz Camino uznało, że w sytuacji, kiedy właśnie ten ostatni szlak, ostatnie 100 km szlaku jest takie właśnie bardzo nagromadzone ludźmi, jest tam tłoczno, właściwie uznaje się, że te dokumenty, które się wydaje obecnie w Camino Santiago, przy końcu szlaku, że ten dokument jest przyznawany tylko tym, którzy przejdą przynajmniej ostatnie 100 km trasy i w związku z czym Bractwo uznało, że to jest zbyt mały odcinek, zbyt mała odległość, żeby ten dokument wydawać i taki oto manifest wystosowali. Póki co nic się zmieniło, wciąż ten odcinek ostatni 100 km jest tym, od którego zależy wydanie tego dokumentu poświadczającego to, że faktycznie ten pielgrzym Camino przeszedł. Ten Camino. Hola. No właśnie, pani idzie. Si. Pani idzie dalej na Santiago, a my powoli się zmywamy, bo deszczyk pada, trzeba iść szybciej, żeby ten deszczyk jak najmniej nas zmoczył. To ruszamy. Został wystosowany manifest, o którym mówiliśmy parę minut temu. Villa Franca del Bierzo jest coś jeszcze. Wyjątkowa, przepiękna brama, właściwie portyk, brama przebaczenia w kościele świętego Jakuba. Proszę Państwa, te drzwi, ta brama jest otwierana bardzo, bardzo, bardzo rzadko, właściwie tylko raz na ćwierćwiecze, wówczas, kiedy jest rok świętego Jakuba. Ten rok jest dość specyficznym rokiem, ponieważ on jest tylko wówczas, kiedy 25 lipca przypada w niedzielę. Tak powiedziałem, to jest około raz na 25 lat. Najbliższy rok to będzie 2020 i wówczas te drzwi, ta brama zostaną otwarte. I tu uwaga! Ci z pielgrzymów, którzy idą całą drogę do Santiago i mają kontuzję, albo coś im się przytrafiło, albo zachorowali, albo jakiś losowy przypadek i są w tym miejscu w dniu przypadającym na rok świętego Jakuba i są otwarte drzwi, kiedy przez nie przejdą, wezmą udział we mszy świętej, wówczas
mogą otrzymać oficjalny dokument o tym, że ukończyli oficjalnie cały szlak Camino de Santiago. Tylko wówczas, kiedy brama do kościoła świętego Jakuba jest otwarta i kiedy właśnie jest rok świętego Jakuba, rok święty. Cóż, mamy 2015, zostało nam jeszcze 5 lat, więc nam nie pozostaje nic innego, jak po prostu wziąć plecaki i iść dalej, bo tam dzisiaj nie wejdziemy. Właściwie sprawia, że szlak jest tak popularny, że szlak właściwie jest w tej chwili chyba jedną z najbardziej popularnych pątniczych, pielgrzymkowych szlaków świata. Proszę Państwa, ten szlak każdego roku przemierza 240 tysięcy ludzi. Najwięcej Hiszpanów, potem Włochów, Francuzów, Niemców, są Japończycy, są Koreańczycy, są Australijczycy, są mieszkańcy Nowej Zelandii, Polacy są również. Natomiast w tej skali 240 tysięcy pielgrzymów, naszych chodaków jest tylko 3 tysiące. Pewnie z każdym rokiem będzie nas tu więcej, bo naprawdę widoki, jakie tutaj się osiągają, proszę Państwa, są naprawdę niesamowite, nie z tej ziemi. I trudno się dziwić tego typu wizerunkom pielgrzymów, którzy każdego dnia o 8 rano wychodzą ze swoich albergos, czy swoich hoteli, hosteli, schronisk i idą w kierunku Santiago, aby oddać cześć świętemu Jakubowi.